Iga Świątek zdobyła pierwszy tytuł w tym sezonie. Polka zwyciężyła w turnieju WTA 500 w Dosze. Świątek była rozstawiona z jedynką, w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej mierzyła się z Amerykanką Danielle Collins, którą bez większych problemów pokonała 6-0, 6-1. W ćwierćfinale rywalką polskiej tenisistki miała być Szwajcarka Belinda Bencic. Ostatecznie do pojedynku nie doszło, gdyż Bencic wycofała się z turnieju z powodu kontuzji. W półfinale Świątek zmierzyła się z Weroniką Kudiemiertową i podobnie jak w pojedynku z Collins dosyć łatwo wygrała 6-0, 6-1. Teoretycznie trudniejsze zadanie czekało na nią w finale, gdzie jej rywalką była Amerykanka Jessica Pegula. W pierwszym secie Polka miała pewne trudności, ale ostatecznie zwyciężyła 6-3. W drugim kompletnie zdominowała przeciwniczkę i wygrała 6-0. Dla Świątek to 12. w karierze turniejowy triumf. Poprzedni miał miejsce w zeszłorocznym US Open.